Partnerem odcinka jest fabryka broni Łucznik Radom. No dobra, w poprzedniej części było długo, o długich, a w tej będzie krócej, o krótszych, berylach. Druga część filmu nagrywanego w polowych warunkach dzięki uprzejmości fabryki broni Łucznik Radom, która wypożyczyła nam dwa następne karabinki Beryl Mini albo Mini Beryl oraz sklepu Cyngiel, którego gościnnych wnętrzach mogę to wideo nakręcić. Przed Wami dwa karabinki Mini Beryl, dolny w wersji cywilnej i górny w wersji używanej w Wojsku Polskim, czyli wyposażony w przełącznik rodzaju ognia, umożliwiający, jak w berylu dużym, strzelanie ogniem pojedynczym, seriami i ogniem ciągłym. Przyjrzymy się tym karabinkom z bliska. Odcinek będzie krótszy, bo większość rzeczy możecie dowiedzieć się o berylu w ogóle z poprzedniej części, która dotyczy beryli w pełnej długości. No to zaczynamy. Przed Wami leżą dwa mini beryle. Jak powiedziałem wcześniej, dolny jest cywilnym berylem mini, górny jest w wersji wojskowej. Podobnie jak duże beryle, także i te karabinki bazują na konstrukcji kałasznikowa. Działają na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w ścianie lufy, przez węzeł gazowy z kolankiem gazowym, który ma trochę inną konstrukcję niż w długim berylu, co Wam pokażę. Gazy działają na tłok połączony na stałe z suwadem, który uruchamia mechanikę broni, sposób regulowania dokładnie taki sam jak w dużym berylu, czyli obrót zamka w prawo i dwa występy ryglowe. Różnicą jest zauważalna na pierwszy rzut oka długość lufy. Mianowicie w mini berylu długość lufy wynosi tylko 235 mm, czyli jest o połowę krótsza niż w berylu długim, co zresztą widać. To wymusiło pewnie inne zmiany konstrukcyjne, które też Wam pokażę po rozłożeniu tych karabinków. Skok gwintu w lufie to 228 mm, liczba brust 6, gwint prawoskrętny. Szybkostrzelność tego karabinka wynosi 700 strzałów na minutę. Teoretyczna, praktyczna jest taka sama jak w dużym berylu, czyli około 100 strzałów. Różnicą będzie oczywiście prędkość wylotowa pocisku w wypadku krótkich beryli wynosząca 770 metrów na sekundę. Oczywiście różnić będą się także długością. Długość karabinka w takiej postaci z kolbą złożoną wynosi 690 mm, a po rozsunięciu kolby, takiej samej jak w długim berylu, czyli można ją wysunąć o 7 cm, długość całkowita karabinka będzie wynosić 760 cm. Mini beryl jest także lżejszy, bo waży 3400 g. Różnicą będzie także celownik, który pokażę Wam z bliska. On ma tylko dwie nastawy, 100 i 300 metrów, w przeciwieństwie do celownika krzywkowego zastosowanego w długim berylu. Dobra, tyle suchych danych, przyjrzyjmy się berylom z bliska. No cóż, mini beryl, podobnie jak duży beryl, jest karabinkiem wzorowanym na konstrukcji kałasznikowa, przy czym mini beryl będzie raczej odpowiednikiem wersji AKS-74U, czyli tej skróconej. Podstawowe różnice w stosunku do beryla w wersji długiej, już omówiłem. Kolejną jest kompletnie inne urządzenie wylotowe, bardzo masywne, bardzo dużej średnicy i w przeciwieństwie do poprzedniej wersji także łatwo demontowalne, bo zdejmowane przez odkręcenie z gwintu na końcu lufy. Jak widzicie, także końcówka lufy różni się w sposób znaczny. Ma taki potężny cylinder, przez który uchodzą gazy i współpracują z tym urządzeniem wylotowym, osłabiając płomień wylotowy i odrzut oraz podrzut karabinka, w przeciwieństwie do wersji długiej. Wersja skrócona, czyli mini beryl, pozbawiony jest możliwości wystrzeliwania granatów nasadkowych, a także nie da się do niego dołączyć bagnetu, co zresztą widać, nie ma zaczepu i urządzenie wylotowe nie pozwala na zamocowanie bagnetu. Podobnie jak duży beryl, także mały, wyposażony jest w zespół szyn na łożu i nakładce.
Różni się ten zespół szyn od wersji w długim berylu, no bo ten jest po prostu krótszy. Także w inny sposób jest mocowana obejma mocująca. Nie ma tego charakterystycznego przekręconego zatrzasku, tylko jest taki w postaci pinu. Dalej, górna szyna też wygląda inaczej, ona jest krótsza i jest przymocowana na podstawie celownika. W tym miejscu mini beryl nie ma klasycznego celownika, ma celownik zupełnie inny niż duży beryl, co Wam za chwileczkę pokażę. Ta szyna nie jest współosiowa z tą przednią, co jest pewnym mankamentem. Tradycyjnie, jak to w berylu, szyny są wycięte w środku, żeby można było celować z mechanicznych przyrządów celowniczych. Aby nie być gołosłownym, dla porównania duży beryl i zespół szyn, który jest po prostu zupełnie inny. Tak? W mini berylu jest znacznie skrócony, te elementy nie są zamienne w obu tych karabinkach. Co do celownika, przedni celownik osadzony na węźle gazowym, zasadniczo typowy celownik, typowa mucha z podstawą skałasznikowa, czyli regulowana na wysokość przez wykręcanie, na boki przez przepychanie tego kołka za pomocą dedykowanego imadełka. Na muszce, jak się przyjrzycie, zobaczycie punkty. I to są punkty, otworki, przez które widać światło generowane przez trytową kapsułkę umieszczoną we wnętrzu. Czyli jeżeli chcemy korzystać z tego celownika, to musimy pamiętać, żeby umieszczać te punkty w stronę użytkownika, czyli muszka nie może być przekręcona pod kątem, czyli skok regulacji to jest 1/4 obrotu, tak żeby nie dezaktywować celownika nocnego. Celownik karabinka przerzutowy to jest mucha ze szczerbiną przystrzelana na odległość 100 metrów. Jak widzicie, ma także dwa trytowe punkty, które zgrywa się z punktem na muszce i można strzelać w nocy. Drugim celownikiem jest przeziernik, już bez punktów, z którego można prowadzić ogień od 0 do 300 metrów. I dalej mini beryl jest już w zasadzie berylem. Można powiedzieć, że zewnętrznie mini beryl różni się od dużego beryla od wylotu lufy do początku komory zamkowej. Od początku komory zamkowej do końca kolby to jest już klasyczny beryl. Czyli mamy bezpiecznik, przełącznik rodzaju ognia, dokładnie taki sam jak w berylu, dokładnie taki sam jak w berylu zatrzask magazynka, chwyt pistoletowy i identyczną kolbę. Kolejne różnice dotyczą już wnętrza karabinka, ale do tego trzeba go rozłożyć. Oczywiście mini beryl zasilany jest z identycznych magazynków jak beryl długi, czyli półprzezroczyste, polimerowe, zielonkawe o pojemności 30 sztuk amunicji 5,56 na 45 mm NATO. Jak tego mini beryla rozkładamy? No rozkładamy tak jak dużego beryla, tak? Czyli odbezpieczamy, sprawdzamy stan rozładowania, rozładowany. Zdejmujemy pokrywę komory zamkowej, jest identycznie rozwiązana jak w dużym berylu, czyli z tą automatyczną blokadką. A więc zdejmujemy pokrywę komory zamkowej. W dalszej kolejności urządzenie powrotne, czyli żerdzę ze sprężyną. Suwadło wraz z zamkiem. No i teraz różnicą jest sposób demontażu nakładki z rurą gazową. Nie ma, tak jak mówiłem, tego przekręcanego zatrzasku. Jest kołek, który po prostu trzeba wysunąć z jego gniazda. Następnie zsunąć w przód obejmę. W tym karabinku chodzi to dużo łatwiej niż w dużym berylu. I można ściągnąć zespół nakładki z szyną, a także wyjąć rurę gazową i w ten sposób dokonać
rozłożenia karabinka Beryl do czyszczenia. Oczywiście można jeszcze zdjąć urządzenie wylotowe, co Wam pokazywałem wcześniej. I tak wygląda mini Beryl po rozłożeniu. No a wewnątrz zasadniczą różnicą w porównaniu z dużym Berylem jest zespół suwadła, który wygląda w ten sposób, a w dużym Berylu wygląda w ten sposób. Czyli widać, że tłok zastosowany w suwadle mini Beryla jest po prostu znacznie krótszy, co wynika z mniejszej długości lufy, a także z mniejszej długości całego systemu gazowego. Po prostu jest krótszy i troszeczkę inaczej wykonany. Poza tym konstrukcyjnie mini Beryl jest identyczny jak Beryl w pełnej długości, czyli w wersji wojskowej. Wyposażony jest oczywiście w układ spustu samoczynnego. Oczywiście ma także bezpiecznik samoczynny i przełącznik rodzaju ognia. Wersja cywilna tego nie będzie miała. Nie ma oczywiście przełącznika, więc komora spustowa, komora zamkowa jest inna, nie ma dziury i nie ma także bezpiecznika samoczynnego, w związku z czym, tak jak w dużym Berylu, szyna w cywilnym mini Berylu jest jednolita i pozbawiona tego wystającego elementu, który współpracuje z urządzeniem spustowo-uderzeniowym. Krótsza będzie także w porównaniu z dużym Berylem rura gazowa, co wynika z długości lufy i długości systemu gazowego i to, co Wam pokazywałem, zarówno nakładka na rurę gazową, jak i łoże także są po prostu krótsze. Aby nie być gołosłownym, to jest komora zamkowa mini Beryla w wersji cywilnej. Jak widzicie, brak przełącznika rodzaju ognia, brak całego zespołu spustu samoczynnego, a także brak bezpiecznika samoczynnego w tym miejscu. Poza tym nie różni się od wojskowego Beryla prawie niczym. Oczywiście różnica dotyczy także suwadeł w identyczny sposób jak w Berylu dużym. Suwadło wojskowe, suwadło cywilne. Suwadło wojskowe ma występ do zwalniania bezpiecznika samoczynnego. Suwadło cywilne tego występu jest pozbawione. Poza tym konstrukcyjnie to są identyczne suwadła, jak w przypadku dużego Beryla. No dobra, rozłożony to trzeba go złożyć. Składanie mini Beryla niestety jest trochę upierdliwe z uwagi na brak tej blokady obrotowej jak w dużym Berylu, a zastosowanie kołka współpracującego z tym otworem, z otworem w nakładce i z tym podcięciem. I cały pic polega na tym, żeby ten otwór w nakładce, w obejmie znalazł się dokładnie nad tym podcięciem. Inaczej nie będziemy w stanie zapiąć kołka blokującego. To jest czynność dość upierdliwa. Nie wiem, czy uda mi się ją zrobić w kadrze, będę się starał, ale nie jestem w stanie obiecać, że to mi wyjdzie. Spróbujmy. Udało się. Niestety jest to tak zrobione, że dociągnięcie do końca tej obejmy powoduje przeskoczenie za to wycięcie, więc trzeba wyczuć, dlatego włożyłem ten kołek wcześniej, trzeba wyczuć taki moment, w którym kołek swobodnie się blokuje. On nie ma, musi wchodzić tam gładko, nie można go niczym dobijać, bo jest tak zrobione, że po prostu jak się go ustawi, to on wleci na miejsce. Dobra, idziemy. Zespół ruchomy, urządzenie powrotne oraz pokrywa komory zamkowe, czyli mój ulubiony element w kałachu. Ale tu akurat zatrzasnął się całkiem ładnie. I mini Beryl jest poskładany. No dobra, no to co? Znacie już budowę wewnętrzną, wiecie, czym się różni mini Beryl od dużego Beryla, wiecie, czym się różni mini Beryl wojskowy od mini Beryla cywilnego. No i teraz polecimy na strzelnicę, zobaczymy, jak
ten karabinek, który no jest w zasadzie takim rodzajem PDW, subkarabinkiem, tak? Czyli bronią dla załóg wozów bojowych, dla obsług sprzętu ciężkiego, kierowców i tak dalej, czyli generalnie dla wszystkich tych, którzy nie potrzebują karabinka z lufą pełnej długości do walki. Zobaczymy, jak on będzie się spisywał na strzelnicy, czy będą jakieś różnice w celności na 100 metrów i jak się z niego będzie strzelać seriami i ogniem ciągłym, bo oczywiście pojedziemy z chłopakami z cyngla, którzy zabiorą tego beryla wojskowego, żebyście mogli zobaczyć go w działaniu. To lecimy. I jesteśmy znowu na strzelnicy Bellona w Maryninie. Znowu jest cała nasza banda. Poprzednio mieliśmy długie beryle, a dzisiaj mamy beryle krótkie. Znowu jestem na bojowo. Dlaczego? Dlatego, że mamy mini beryla w wersji bojowej. I z niego też postrzelamy seriami i też sprawdzimy go na 100 metrów na celność i skupienie. Oglądajcie. Mini beryl bazuje na konstrukcji dużego beryla, a duży beryl bazuje na konstrukcji kałacha, co zresztą widać. Mamy mini beryla, sprawdzimy, czy jest rozładowany. Oczywiście jest. Weźmiemy do niego pusty magazynek, żeby nie było. No i co? Manual mini beryla niczym nie różni się od manualu dużego beryla, czyli z tej strony mamy wyłącznie bezpiecznik, a z tej strony mamy przełącznik rodzaju ognia działający identycznie jak w dużym berylu. Nie będę się powtarzał, obejrzyjcie film o dużym berylu, to będziecie wszystko wiedzieć. Proste. Wymiana magazynka w mini berylu jest identyczna jak w dużym. Różnicą jest to, że karabinek jest krótszy i mniej ciąży do przodu, więc łatwiej jest go nawet utrzymać na celu, czy wkładając go pod pachę, nie ciąży tak bardzo do przodu. To nie jest bardzo duża różnica, ale jest. Czyli wymiana magazynka wygląda dokładnie tak samo jak w dużym berylu. I można strzelać. Mini beryl. 10 sztuk amunicji. Przełącznik ustawiony na serię 3-strzałowe. Zobaczymy, czy z mini beryla pójdzie mi lepiej niż w poprzednim filmie z dużego. Powiedzmy, że porównywalnie. Tu jest przeziernik. On jest jednak trochę wygodniejszy niż muszka i szczerbinka, ale nie zmienia to faktu, że muszę potrenować strzelanie seriami. I ponownie jesteśmy z Jankiem, który postrzela tym razem z krótkiego beryla, czyli z mini beryla ogniem ciągłym i zobaczymy, jak mu to pójdzie. Pewnie lepiej niż mnie, tradycyjnie. Wcale nie poszło tak bardzo lepiej. Jestem zbudowany. W poprzednim filmie strzelaliśmy z dużego beryla dubletami. Teraz Janek strzeli z mini beryla też dubletami. Rozmawialiśmy z Jankiem o strzelaniu z obu tych karabinków i obaj odnieśliśmy wrażenie, że mini beryl, pomimo mniejszej długości i mniejszej masy, kopie mniej. Zobaczymy, jak się to ułoży na tarczy, tym bardziej, że mini beryl ma jednak przeziernik, a nie muszkę ze szczerbinką. Wierzę w Ciebie. Ja też. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. Janek oszukuje, bo Janek jest posiadaczem AKS-74U, którego mini beryl jest w zasadzie odpowiednikiem, więc wizyta przy tarczach będzie formalnością. Mam nadzieję. Dwa co prawda poszły w Charlie, ale generalnie skupienie jest znacznie lepsze, bo pamiętacie, w poprzednim filmie było widać, to są jeszcze zresztą ślady, grupa była bardziej rozciągnięta. Tutaj grupa jest bardziej w kupie. Myślę, że jakby Janek postrzelał więcej z tego karabinka, to zrobiłby lepsze wyniki, a na pewno znacznie lepsze wyniki i spowodowałoby postawienie na tym karabinku celownika mikrokolimatorowego. Ale i tak nie jest źle. Ale to po prostu nasz Janek. No dobra. Z małego beryla było postrzelane seriami, było postrzelane dubletami. Strzelimy z niego na 100 metrów. Niestety mamy z tym karabinkiem problem.
Nie będę tą bronią kręcił, bo to jest broń użyczona z fabryki broni Łucznik Radom, za co bardzo serdecznie producentowi dziękuję. Natomiast nie mam bladego pojęcia, jak ten karabinek jest przystrzelany, bo muszę strzelać z prawej strony celu, mniej więcej w połowę szerokości tarczy, w lewo i dodatkowo jeszcze prawie pół tarczy powyżej, żeby mieścić się w okolicach centrum tarczy, więc to strzelanie będzie umowne, tak? Będę się starał zrobić co mogę, ale obawiam się, że będę mógł zrobić raczej niewiele przy takim ustawieniu tego karabinu. No ale cóż, spróbujemy. Oczywiście zasada strzelania z podpórki z mini beryla jest dokładnie taka sama jak z mini beryla, czyli opieramy go przodem komory zamkowej, a nie łożem. 5 poszło, zobaczę przez lunetę, a potem pójdziemy do tarczy. Jednak jestem lepszym strzelcem niż myślałem, bo wszystkie są w tarczy. A są 2/9, 2/8 i 1/6. Niestety, przystrzelanie tego karabinka uniemożliwiło mi w miarę celne strzelenie, ale i tak sukces, że przy celowaniu, przyjmując, że ja jestem tarczą, ludzikiem, to strzelałem tu, żeby się zmieścić mniej więcej w tym miejscu. Także i tak strzeliłem dość dobrze, a jak to za chwileczkę zobaczycie na filmie. Dobra, strzelanie skończone. O, mogę zdjąć garnek, chociaż jest wygodny, ale już wystarczy łażenia w tym garnku. Mini beryl. Tak, oczywiście rozładowany, żeby nie było. Sprawdzimy jeszcze raz proformę. Rozładowany. Mini beryl. Beryl jest fajnym karabinkiem. Mini beryl jest jeszcze fajniejszym karabinkiem. Nawet w wersji bez fan switcha, czyli w wersji sportowej, jest bardzo sympatyczną bronią. Tak jak mówiliśmy w trakcie strzelania z Jankiem, wydaje nam się, że kopie mniej. To urządzenie wylotowe jest naprawdę potężne. Ono działa zupełnie inaczej niż urządzenie wylotowe w normalnym berylu, w normalnej długości. Fajna sprawa, celownik przeziernikowy znacznie ułatwia robotę, zwłaszcza ludziom nieprzyzwyczajonym do celowania z muszki i szczerbinki, a teraz mało kto celuje z muszki i szczerbinki. O zaletach tego karabinka, czyli ogólnych, nie będę mówił, bo macie tutaj na górze film do długiego beryla. Tutaj albo tutaj, nie wiem, gdzie będzie więcej miejsca. Gdzieś, tak? Wysunie się link do filmu i tam mówię wszystko, co żeśmy na strzelnicy zauważyli w tych karabinkach. Bardzo, cholernie żałuję, że ten karabinek był przystrzelany tak, jak był przystrzelany i musiałem celować ponad tarczę w prawy, tak, dokładnie tam, w prawy górny róg, czy w lewy górny róg tarczy, żeby w ogóle to się mieściło. Mimo to udało mi się trafić 5 w tarczę. Myślę, że gdyby karabinek był przystrzelany normalnie, to poszłoby lepiej. Beryl jest fajnym karabinkiem, mini beryl jest jeszcze fajniejszym karabinkiem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za użyczenie fabryce broni Łucznik Radom. Jeszcze raz bardzo dziękuję chłopakom z Cyngla za umożliwienie postrzelania nam z tego. Bardzo dziękuję za użyczenie też chłopakom z Cyngla samochodu, w którym to właśnie nagrywamy. Bardzo dziękuję strzelnicy Belona w Maryninie, która zawsze wita nas z otwartymi rękoma. I mówię, mini beryl fajnym karabinkiem jest. Na razie.